No, witam ponownie. Dzisiaj chciałem Wam nagrać filmik, jak to u mnie wygląda sytuacja z drzewem. Będziemy porównywać sobie, ile drzewa będzie schodziło w sezonie. Tutaj jest tylko drzewo twarde. Tutaj jest tylko drzewo twarde, niestety kupione w tym roku. Szybko musiałem zbijać gdzieś z parę miesięcy temu. Taką prostą wiatę z plandeką, żeby deszcz nie moczył za bardzo. Tutaj mamy tak, drzewo twarde. To jest tylko jeden rządek taki ułożony. Drzewo twarde, trochę chrustu od siebie z lasu. Tutaj mamy tylko sosnę. No i tutaj jeszcze jest drzewo. To jest tylko sosna. Tutaj jest 5 metrów tej sosny. I trochę pod spodem leży tam, niewiele, ale leży trochę twardego drzewa. Trochę tak to jest przykryte. Nie wiem, co z tym zrobić. Czy wrzucić tutaj, mam takie pomieszczenie gospodarcze, tak zwany chlewek. I tutaj jeszcze mamy też trochę drzewa. O, to jest drzewo twarde. To jest drzewo, gdzieś ma około 3 lat. 3 lata. I jeszcze mamy tutaj trochę też chrustu, trochę sosny i trochę twardego drzewa. No tyle jak widać. Teraz tak, nie wiem, czy to drzewo przenieść tutaj, właśnie do tego pomieszczenia. Tutaj na zimę bym zostawił te okna otwarte. Tu mam miejsce jeszcze, tutaj mam miejsce. A tutaj jeszcze mam drzewo do rozpałki połupane. Tutaj mam okno otwarte i nie wiem, czy ono ma tam stać na dworze, czy lepiej je znieść właśnie tutaj w to pomieszczenie poukładać. To drzewo jest dosyć świeże, bo to jest z tego roku. W tym roku było cięte bodajże, z tego co mi przywieźli, powiedzieli. Zaraz zmierzę tutaj, jaką ma procent wilgotności. Taki miernik w Lidlu sprzedawali, nie wiem, weźmiemy to pierwsze z góry, tylko go wezmę, rozłupię, żeby zmierzyć w środku tą wilgotność. O, zaraz może telefon odłożę, to rozłupię ten kawałek. Dobra, ten kawałek jest rozłupany już. Zaraz zmierzę wilgotność tutaj w środku po przełupaniu. No niestety, takim drzewem, jakie by nie było, będę musiał w tym roku palić. Jeszcze może coś zostanie z tego, że będzie suche na przyszły sezon. Mam nadzieję dokupić tego drzewa jeszcze w tym roku trochę. Włączyć się nie chce. A tu się włącza, dobra. Ok. To nam pokazuje 0. Ten program jest pierwszy. O, program jest pierwszy. To jest właśnie twarde drzewo. No i zmierzymy sobie, ile to w środku ma procent wilgoci. No, powiem Wam, że nieciekawie to wygląda. 23% wilgoci w środku. Drugi kawałek. Jedenaście. Zaraz zmierzymy jeszcze tutaj w środku. 23% wilgoci. To tak na granicy, no. Wiadomo, że lepiej jakby było suchsze niż takie, no ale wyboru za bardzo nie mam dużego. Jeszcze może przyniosę ten kawałek tej sosny świeżej, co też przywozili mi niedawno. Wezmę może tutaj z
sobie z tego miejsca, pod dachem leży, rozłupię i zobaczymy, jaka będzie wilgotność w środku. O, to też moment. Trzeba będzie porządnie, bo sęki są. Przywalić, odłożę telefon na moment. No dobra, sosna rozłupana. Włączyć trzeba. O, miękkie drzewo. No, sosna jest w lepszej kondycji. 12% wilgoci w środku. Tutaj ma akurat ten kawałek 15. Także sosna jak najbardziej się nadaje do palenia. Z wierzchu ile ma wilgoci? Też ma 15%. O. Także to drzewo już tutaj nie wyschnie na pewno. Nie dosnie, ewentualnie będzie wilgoci teraz nabierać. Teraz mam taki dylemat. No wiadomo, że przed paleniem sobie nazbieram w kotłowni, żeby jeszcze tam się trochę podsuszyło. Przed wrzuceniem do pieca ze 2-3 dni niech będzie leżało. Jakieś tam kubki będę sobie zwoził. I nie wiem, czy wrzucać tutaj do pomieszczenia, czy tak zostawić. Napiszcie proszę w komentarzach, co sądzicie o tym. Ale tutaj jest około 12, wszystkiego 12-13 metrów tego drzewa. 5 metrów sosny i reszta jest twarda. Pozdrawiam.